okazja dla Limanowi. Artur Skiba świetnie do Arka Garzeła. Będzie karny rzut. Karny. Mamy 89. minutę spotkania. Proszę Państwa, w Pruszkowie rzut karny po faulu tutaj Sebastiana Olczaka. Nie chcę nic mówić, ale Wojtek Dziadzio, dobry duch drużyny, dobry duch tych wszystkich rzutów karnych. Zobaczymy, jak tutaj ta akcja się zakończy. 89. minuta spotkania dla zawodnika z Pruszkowa. Zobaczymy. Wojtek Dziadzio, Michał Bigajski. Wojtek Dziadzio, pewny strzał, gol. 90. minuta spotkania, proszę Państwa. Limanowia prowadzi w Pruszkowie ze Zniczem 1-0. Świetna akcja tutaj. Widzę Limanowia. Nasz cieszą się Limanowianie. Cieszą się, bo spadło z nich to niezbyt dobre powietrze.